Cześć, witam serdecznie. Czy szukacie pojazdu, który fajnie zarabia, przyjemnie się gra i przy okazji, na którym możecie wyprowadzić swoje statystyki, czyli WN8 do góry? Oto właśnie widzicie ten pojazd. I ten pojazd posiada właśnie te trzy cechy, czyli WN8, przyjemność z gry, zarabianie. No, czwarty, no to rzeźbienie załogi, prawda? Jest to T28 HTC. No i mamy silniczek, działo, radyjko sobie może pomińmy i mamy amunicję. Pojazd, powiem wam, godny, bardzo godny zakupu. Tak wygląda pancerz. Ta płyta przednia jest bardzo gruba, jednak trzeba brać poprawkę, dlatego że jest ona praktycznie prostopadła do strzału. I tutaj właśnie widzimy, gdzie pancerz na tym pojeździe jest cienki. Te boki właśnie, to jest jego mankament cały. Jednak wychył działa jest potężny, bo zaraz zobaczycie na bitwie. Powoduje to... Tutaj mamy penetrację 181, 224. Ach, no i kolejny plus, zapomniałem. Jest to preferencyjne losowanie. Tier plus 1 wzwyż, prawda? Jest to 7 i rzuca nas to maksymalnie do 8. Tutaj bitwa, właśnie zobaczycie z jakim losowaniem, ale wróćmy do tego wychyłu działa. Wychył działa jest bardzo potężny, co daje nam możliwość schowania boków, skontowania dolnej płyty i wystawiania pojazdu tak, aby mieć przestrzał na przeciwnika zza naszej osłony, za którą się znajdujemy. To jak wiecie, ja tutaj nie nagrywam jakichś super bitew. Losowanie na topie. Nawet jeśli są ósemki, to mamy szansę z nimi. Co do działa, działo 0,40 celności, nie jest to działo perfekcyjne, jednak daje radę. Potrafi rzucić jakimś kartoflem, no będzie widać również, ale jak przypieprzymy w czołg przeciwnika, to na pewno poczuje, ponieważ to działo potrafi bić nawet po 350-360, także przy dobrym losowaniu, jeśli nam dobrze wylosuje, tak? I jest to czołg, którym trzeba się wiercić. No, jeśli trafimy na przeciwnika, który wie gdzie strzelać, no to będziemy mieć problem. Pojazd dobrze natomiast sprawuje się na średni dystans, a dlatego, że wiadomo, że mamy różne rozrzuty dział, celności i tym podobne rzeczy. Tak więc, żeby się wstrzelić w te cyce, no to też wymaga tam jakiegoś lepszego działa, czy też lepszej celności, czy to lepszej załogi, prawda? Ale jeśli czujemy przeciwnika, że nie wie gdzie strzelać, bądź kombinuje, żeby się wstrzelić, możemy bezkarnie go siekać. Także no, przyjemność z gry tym pojazdem jest naprawdę duża. Nie żałuję w żadnym wypadku zakupu tego pojazdu, tak samo jak AT-15A. I tutaj mamy zarzut kartoflem właśnie. O, tak jak było widać. Poszło w gąsienicę. No i nie zdążyłem go tutaj sponiewierać. Jednak tu mamy T-34, 284, ding. No i co? Jedziemy do przodu, no. Nie ma się co czaić. W końcu mamy w pewnym sensie potwora. Dużo ludzi celuje z auto-aima, co daje nam to również przewagę na polu bitwy, no bo jest takich graczy bardzo, bardzo dużo. Dużo ludzi nie wie właśnie, że gold pestki można kupić za kredyty, tak jak ostatnio miało to miejsce, gdzie przyszedł do mnie chłopak na grupę i... Ale te pociski lepsze są za złoto. No, dobrze. Niech tak to zostanie. Im więcej ludzi wie, tym lepiej, prawda? Bo będziemy się odnajdować lepiej na polu walki. No i tutaj mamy Emila,
który no, nie zdążyłem go ciachnąć. Ale to jest taka bitwa, taka standardowa, można powiedzieć, to praktycznie każda bitwa taka się właśnie trafia jak ta, lub lepsze. No i jebudu, T-34 dostał i tutaj, zobaczcie, nie może trafić, no bo na pełnym rozjechaniu, tutaj myślę, że to ja się wystrzeliłem, pyk, gościa nie ma. No i znowu ding. Pojazd może nie jest jakoś super żwawy, to w zależności, prawda, od gruntu, od podłoża, po którym jeździmy. Na pewno będzie mu warto dać jazdę terenową. Jazdę terenową, hamowanie sprzęgłem, dlatego że hamowanie sprzęgłem tutaj nas może naprawdę wyratować. Zobaczcie na właśnie zakres tego działa, ruchu tego działa. Tak więc, no, często bywało tak, że medy chciał mi objechać, a ten wychył działa mnie ratował. Plus do tego właśnie hamowanie sprzęgłem, jakby zrobić, no to szansa na objechanie tego TDK jest już mniejsza, prawda? Tutaj nie ma się co kryć tym pojazdem, trzeba jechać, nacierać, nie ma się co szczypać. Jest to bardzo fajna maszyna, jak widać potrafiąca odbić sporo. O, tutaj kolega bardzo chciał mnie chyba zniszczyć. No i właśnie takie widoki są też częste, czyli strzelanie w ruchu, gdzie no ciężko się wstrzelić, prawda, w weak spota. Tutaj kolega chciał mnie zajechać z tyłu, jednak na mapkę spojrzałem. No i co? Strzał z biodra. Pyk. Pojazdu kolejnego nie ma. Mamy 7 przebić, 3 zniszczonych, 3 asysty. 2 wykrycia, 1 krytyk i 3 po ściągnięciu gąsienic, czy po wykryciu. No i tutaj już się, jak już jest mało tych pojazdów przeciwnika na mapie, no to już jest gorzej, dlatego że zanim się doczłapiemy, no to wiadomo, że nasza drużyna załatwi sprawę. Jednak tutaj właśnie połaszczyłem się, żeby się cofnąć, gdyż właśnie wiedziałem, że Tedek, który tam został, połaszczy się na naszą artylerię, co da mi dodatkowe właśnie przebicia. Dodatkowe za to idą oczywiście pieniądze. Pieniądze, nie pieniądze, tylko pieniądze. No i właśnie dlatego wracałem z takim zamiarem właśnie, żeby go tam pokarać. Druga bitwa natomiast nie będzie komentowana, po tej bitwie oczywiście. Zobaczycie sobie tą bitwę sami, bez komentarza. I to nie była żadna szczególna bitwa, ale zobaczycie zarobki właśnie tego pojazdu. Tu chodzi o zarobki z premium, bo bardzo dużo ludzi gra z premium, więc to się na pewno liczy. I mogę polecić z czystym sumieniem, naprawdę, nawet słabszym graczom ten pojazd, a nawet bym powiedział, może nawet lepiej, że słabszym, będą robić na pewno lepsze wyniki, a przy okazji sobie zarabiać. No o właśnie, tutaj kolega w Susto chciał pobawić się w Batmana, jednak coś nie wyszło. I chyba batarang się odwrócił, go sam zniszczył. Oczywiście gadam pierdoły, bo lubię gadać pierdoły. To jest właśnie ostatni pojazd, med, nie Tedek, przepraszam. Myk, pojazdu nie ma. No i co? I zostają nam wyniki. Co dostaliśmy, za ile i w ogóle, i w ogóle? 80 tysięcy. Tak naprawdę na luzie, bez spin. Kuloodporny, pojedynkowicz, wojownik, ogień skuteczny, snajper. Proszę bardzo. I taka, to jest najzwyklejsza taka prosta bitwa. Tutaj natomiast jest jeszcze prostsza bitwa. Tu były chyba tylko 3 przebicia, trochę odbitych.
to sobie zobaczycie. Ja już się zamykam, nie komentuję i zobaczycie sobie wynik również po takiej prostej bitwie, gdzie wychodzi się również na plus. I podkreślam jeszcze, polecam, bardzo mocno polecam ten pojazd. Także dzięki bardzo za uwagę, ja się z Wami żegnam. Dajcie łapkę w górę koniecznie. Na razie, trzymajcie się. Ten sektor.